Często głoszę na podstawie snów, a teraz chcę teraz głosić na podstawie wizji, którą miałam od Boga. Postaram się mówić krótko, ale tak dosyć zwięźle. Miałam widzenie. Troszeczkę takiej naszej rzeczywistości tutaj kościelnej. I mówię, jakoś tak jest bajkowo. Dziwnie, nie do końca prawdziwie. Ale wiem, że może być prawdziwie. Wiem, że jakby w tym widzeniu wiem, że możemy wycisnąć więcej. Że to, co jest, to nie jest do końca koniec. Że można więcej. I przyszedł do mnie Jezus. Wziął mnie za rękę i mówi, chodź, wyjmę cię z tej rzeczywistości ziemskiej i pokażę ci zupełnie inną rzeczywistość. I wziął mnie Jezus za łokieć. Wyciągnął mnie z tej rzeczywistości i powiedzmy na taką scenę wkroczył faun. I powiedział do mnie, i teraz zbadaj sobie, co, kto to jest ten faun. I ja sobie tam w ogóle sprawdziłem. Poszukałem sobie w Google na temat fauna. I zostałam poprowadzona w temacie w ogóle darmi i tak dalej. I faun był wyzwolennikiem białej czarownicy. I miał takie specyficzne zadanie, aby uśpić Lucję. Rozumiecie? Aby ją uśpić. Z Bogiem chodzimy i ja też chodzę z Bogiem i musimy się jakby nauczyć przekładać różne rzeczy na naszą realną rzeczywistość. Ja się rozwijam w tym, że jestem prorokiem i zamierzam też w taki sposób głosić. Ja nie jestem nauczycielem Bożego Słowa, natomiast rozwijam się w darze proroczym i coraz częściej mam bardzo takie... Był taki moment, że zatrzymałem sny w swoim życiu, powiedziałem, że nie chcę tego, miałem tego bardzo dużo. I uważam, że przeszłam pewien próg i mam zupełnie inne teraz widzenia i one są bardzo takie trafione. Nie mam ich dużo, ale jak mam, to one są trafione. I zobaczyłam tego fauna i mówię, wow. Słowo Boże mówi, że diabeł przychodzi w postaci anioła światłości. I często Kościół daje się nabierać na różnego rodzaju rzeczy. Kiedy poanalizowałem sobie tego fauna, to mówię, miał szczególną zdolność opowiadania dziwnych historiek. Był zdolny muzycznie, kiedy grał, potrafił uśpić. I wiecie, modliłam się o to wszystko i w ogóle Duch Święty do mnie powiedział, złożysz sobie poselstwo i powiesz to w Kościele. Ponieważ jest wiele porażek w Kościele z uwagi na to, że ludzie są uśpieni na prawdę. I nie chciałabym, abyśmy podeszli do tego w sposób bajkowy, że teraz będziemy, nie wiem, fałków szukać. Wiecie, o co chodzi? W ogóle nie o to mi chodzi. Chodzi o to, abyśmy umieli to wszystko przełożyć w ogóle na realność naszego życia. Aby to poselstwo, które ja do was wygłoszę, aby wam realnie pomogło. Diabeł bardzo często przedstawia się w postaci anioła światłości. Gdyby przychodził jako diabeł, to byśmy go co? Rozpoznali. W obecnym naszym stanie, w obecnym stanie naszego poznania, rozpoznalibyśmy diabła. Ale owy duch zwiedzenia powoduje, że jesteśmy wielokrotnie uśpieni, mamy klapki na oczach i nie widzimy w sposób właściwy. A ja bym bardzo chciała, żebyśmy wszyscy bardzo dobrze widzieli. Żebyśmy wszyscy bardzo dobrze widzieli, żebyśmy wszyscy dobrze słyszeli, żebyśmy byli kulatymi ludźmi, jeśli chodzi o duchową rzeczywistość. Żebyśmy nie byli takimi ludźmi, że przyjdzie byle kto, opowie nam byle co i my w ogóle podejdziemy jak oczarowani i zaczarowani, ktoś na nas położy ręce, a potem nie wiemy, dlaczego mamy ruinę w swoim życiu. Dlaczego mamy ruinę w swoim życiu? Diabeł przychodzi w postaci anioła światłości.
zdecydowałam się, aby na podstawie tej wizji mówić. Dlatego, że przeczytałam sobie też w Jeremiasza 23, 28, 29, że w ogóle mówię, Boże, czy ja tak mogę w ogóle robić? Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż chlebie do ziarna? Przecież moje słowo nie jest jak ogień, jak młot, który kruszy skałę. Rozumiecie? Jeśli mam wizję, to głoszę na podstawie wizji. Jeśli mam słowo, to głoszę na podstawie słowa. A jeśli mam sen, to głoszę na podstawie snu. Zapisałam sobie troszkę o tym faunie, że byłem wysłannikiem białej czarownicy. Miałem serdeczne usposobienie. Wyróżniał się talentem muzycznym, miał zdolności opowiadania historyjek, aktor. Potrafił uśpić, uśpił emocje. Co owy duch powoduje, kiedy przychodzi do naszego życia? Że zakrywa nasze oczy przed prawdą. Pokazuje nam tak naprawdę, że prawda jest nieważna. Jesteśmy wtedy otwarci na dziwne historyjki. I z uwagi na to na przykład, że nie przykładamy miary prawdy, tak, do danej sytuacji, wielokrotnie dajemy się wkręcać, tak? Dajemy się po prostu wkręcać przeciwnikowi w dziwne historie i nasze życie, zamiast przynosić realny owoc i być świadectwem życia, to dotykamy tak naprawdę pseudo-życia i jakiejś w ogóle formy iluzji. Natomiast ja bym bardzo chciał, i wy też na pewno tego chcecie, żebyśmy żyli realnym życiem. Realnym życiem, a nie iluzją. Aby wszystkie nauczania były realnym błogosławieństwem, tak? Abyśmy byli fachowcami od życia. Rozumiecie? Abyśmy realnie mieli świadectwo naszego życia, aby świadectwo naszego życia naprawdę w ogóle biło po oczach świata. Aby biło po oczach świata. Jesteśmy duchowymi istotami i tak jak powiedziałem wcześniej, musimy nauczyć się przekładać to, co nam Bóg pokazuje, na naszą rzeczywistość. To, co powiedziałam wcześniej, chciałabym, żebyście utwierdzili to w sobie, że bardzo często diabeł przychodzi w postaci anioła światłości. Często często mówimy o czymś, tak, wiemy, że diabeł przychodzi w postaci anioła światłości, ale bardzo mało badamy różnego rodzaju sytuacje. Coś tam się wydarzy, bo to jest Bóg. Ja mówię, czy ty to zbadałeś? Czy ty to zbadałeś? Bo on to mnie tam powiedział, bo on do mnie to powiedział. Ja mówię, czy ty to zbadałeś? Musisz to zbadać. Musisz to zbadać. Musisz do wszystkiego przykładać miarę prawdy. Do wszystkiego, do każdej sytuacji przykładamy miarę prawdy. W drugim liście do Koryntian 11:14 jest napisane. Nic więc dziwnego, wszak i sam diabeł przybiera postać anioła światłości. Co robi diabeł? Podszywa, podrabia. Tak? Zwróćcie w ogóle na to uwagę, jak wielokrotnie już w twoim chodzeniu z Bogiem miałeś takie sytuacje. Kurczę, gdybym zapytał, gdybym w ogóle nie zrobił tego ruchu, to bym wiedział. Gdybym tutaj za szybko nie podbiegł, gdybym się zatrzymał, gdybym tutaj medreca zapytał, gdybym w ogóle nie oparł się, tak? Jestem małolat w wierze, gdybym się w ogóle nie oparł na tym, tylko bym się zapytał na przykład w ogóle mądrej osoby, nie popełniłbym na przykład takiego i takiego w ogóle błędu. I chciałbym troszkę powiedzieć na temat takich bardzo realnych rzeczy dotyczących też naszego kościoła, naszej rzeczywistości i tak dalej. Ponieważ, posłuchajcie, nie ma tak, że no właśnie, że diabeł nagle wpuszcza tu jakąś parę, coś się dzieje, nie wiadomo skąd, jakieś furtki są w ogóle otwarte, coś się wydarzyło i tak dalej. Jesteśmy kościołem, jesteśmy rodziną, jesteśmy daną wspólnotą, tak? I pewne rzeczy muszą się zakończyć. Pewne sytuacje muszą się zakończyć. I uważam, że to, co mi Duch Święty pokazał, tego właśnie fauna, takiego czarownika, który ma tą sposobność w ogóle takiego, wiecie, opowiadania dzikich historyjek i zamydlania w ogóle oczu, my musimy być na to bardzo uczuleni. I nie mówię, żeby stać się elektrycznymi w ogóle i tak dalej, ale musimy być osobami bardzo świadomymi. Tam, gdzie jesteś odporny i relatywny w stosunku do prawdy,
jesteś tak naprawdę otwarty na wpływ diabła. Bo jak diabeł przychodzi do naszego życia? On nie przychodzi nigdy, kiedy nie ma otwartej furtki. On przychodzi tam, gdzie jest dla niego przestrzeń. On przychodzi tam, gdzie tak naprawdę został zaproszony. Rozumiecie? Czy to świadomie, czy nieświadomie, to przychodzi tam, gdzie tak naprawdę został zaproszony. Kiedy jesteś relatywny, tak, w stosunku do prawdy Bożej, otwierasz się w ogóle naprawdę na szerokie działanie diabła w Twoim życiu. Na szerokie działanie diabła w Twoim życiu. Można mieć wtedy fałszywe sny, fałszywe wizje, fałszywą w ogóle, jakby w ogóle całkowity, fałszywy ogląd. Wszystkiego. Tak naprawdę wszystkiego. I kiedy patrzymy tak naprawdę nie w sposób prawdziwy, tak, to my nie żyjemy jak gdyby tą prawdą w Chrystusie Jezusie. Tylko dotyka nas iluzja życia. Zamiast prawdziwego życia, to mamy iluzję życia. Wszyscy wiemy, że w Chrystusie Jezusie mamy pełnię zwycięstwa. Śpiewamy o tym, krzyczymy o tym, piszemy, wykrzykujemy, prezentujemy, manifestujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? I wy jesteście tego świadomi i ja jestem tego świadoma. Natomiast, abyśmy dalej kroczyli w prawdzie, musimy mieć zupełnie inny stosunek do prawdy. Nie możemy mieć relatywnego stosunku do prawdy. I uważam, że Duch Święty chce nam tą rzecz dzisiaj pokazać i raz na zawsze pozamykać pewnego rodzaju furtki. Bo wiecie, chyba ostatnio Artur w którymś tam artykule napisał, że jest coś takiego, że się zwala odpowiedzialność na diabła. Że różne dziwne rzeczy, tak, potyczki, porażki i tak dalej, dzieją się dlatego, bo to jest wina diabła. Nie. Słowo Boże zwala odpowiedzialność na nas. Na nas. Na nas. To my musimy zmienić sposób naszego myślenia. To my musimy przestać pewne rzeczy robić, a pewne rzeczy musimy zacząć robić. To jest bardzo ważne. Nie możemy zwalać jak gdyby winy na diabła. Kiedyś ktoś pojechał na usługę i nie zatankował samochodu, zatrzymał się, samochód w trakcie mu stanął i grom diabła i sam diabeł przemówił do niego: daj mi święty spokój. Trzeba było iść do roboty i zatankować samochód. Rozumiecie? Nie mówię o tym, żebyśmy się nie przyzwyczaili do zwycięstwa, ponieważ zwycięstwo jest nam dane. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał, więc zwycięstwo jest dane mi i Tobie. Ale jeśli są porażki w życiu, to znaczy, że furtki są otwarte, tak? A furtka jest otwarta między innymi dlatego, że jest relatywne podejście do prawdy. I wiecie, w ogóle pewne rzeczy, one się muszą zakończyć. Gdy się nie zakończą, to dalej furtki będą pootwierane. I to, co powiedziałam o tym faunie, to chciałabym troszeczkę przybliżyć Wam, na razie powiem jeszcze o innej rzeczy, ale potem przybliżę Wam pewnego rodzaju sytuację w Kościele i pokażę Wam, co to znaczy opowiadanie sobie dziwnych historyjek, rozważanie ich i nie przykładanie do nich tak naprawdę miary prawdy. Okay? Czy mężom Bożym w Biblii przytrafiały się porażki? Przytrafiały się. Między innymi Jozuemu się przytrafiła porażka. Jozue był przyzwyczajony do zwycięstwa. Współpracował z Bogiem i był przyzwyczajony do zwycięstwa. Ale kiedy poprowadził, kiedy wyruszył na Aj, jego wojska zostały pokonane. I on był bardzo zdumiony i bardzo był zdziwiony. I zastanawiał się, czemu tak się wydarzyło. I przemówił do niego Bóg. Ja bym chciała Wam przeczytać, to jest troszkę taki dłuższy werset. Księga Jozuego 7, 10, 13. I teraz zobaczcie, on był przyzwyczajony do zwycięstwa, tak? Ale był też gotowy usłyszeć informacje od Boga. I my też musimy być gotowi usłyszeć pewnego rodzaju informacje. I jeśli mamy porażkę, to mamy ją z jakiegoś powodu. Jeśli diabeł wjeżdża do mojego życia, to wjeżdża z jakiegoś powodu. Tak? Księga Jozuego 7:10-13. Bóg do niego mówi: wstań. Czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył. I to
to słowo zgrzeszył to też jest takie, wiecie, jakby no, żebyśmy nie podchodzili do tego w sposób bajkowy i tak dalej. Po prostu popełnił jakiś błąd, tak? I nie chciałabym, żebyśmy podchodzili do tego błędu jakoś tam, bo to błąd. W takiej rzeczywistości normalnej, fizycznej, kiedy jesteś brudny, to idziesz się myć. Brudny masz tyle, kto go myjesz, żeby nie śmierdziało. A w ogóle w naszym życiu w ogóle duchowym, jeśli coś nie działa, no to też w ogóle przyjmujemy korektę, rozumiecie? W ogóle nie trzeba być jakoś szczególnie drażliwym w ogóle na tym punkcie, wiecie o co chodzi? No bo w takiej normalnej rzeczywistości ciuchy masz brudne, wsadzasz do pranki, pierzesz. I w życiu z Bogiem, jeśli coś nie działa, to też trzeba coś ubrać. Trzeba coś ubrać, odciąć, wyciąć, coś nowego w ogóle tam, rozumiecie? Nie trzeba w ogóle być w tym temacie w ogóle bardzo drażliwym. O, grzech! Spokojnie, jakaś forma błędu, tak? Trzeba coś odsunąć. Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tym swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę dalej z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. I Bóg dalej do niego mówi, wstań, poświęć lud i powiedz. Poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród Ciebie Izraelu. Czyli jest Izraelu pośród Ciebie jakaś forma błędu. I musimy to, co zrobić, wywalić poza obóz. Trzeba to wywalić poza obóz. Jest pośród Ciebie Izraelu jakaś forma błędu i trzeba to wywalić, tak? Poza obóz. To, co jest obłożone. Jeszcze raz, poświęć lud i powiedz, poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. To, co jest obłożone klątwą, jest pośród Ciebie Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Duch Święty przemówił i pokazał Jozuemu przyczynę ich porażki oraz objawił sposób rozwiązania tego problemu. I teraz zobaczcie, Duch Święty zawsze wskazuje na co? Na rozwiązanie. Nie ma takiego słupa, którego w ogóle w Chrystusie Jezusie nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Nie ma takiego problemu, którego nie jesteśmy w stanie przejść. Absolutnie. To jest fikcja literacka. Kiedy podchodzimy w ogóle w sposób rzetelny i prawdziwy do prawdy Bożej, tak, to my mamy mieć w swoim życiu tylko i wyłącznie co? Zwycięstwo. Kiedy przyjmujemy napełnienie, zostajemy uwolnieni. Bóg jest bardzo dokładny i zawsze pełen zachęty dla Kościoła. Bóg jest dokładny i zawsze pełen zachęty dla Kościoła. Nawet jeśli zachęta pochodzi w formie ostrzeżenia lub sądu, zawsze kończy się czym? Wolnością, nie zniewoleniem. Ponieważ Jezus jest drzwiami. Więc nawet jeśli przychodzi jakiekolwiek napomnienie, ostrzeżenie i tak dalej, ono może być bardzo ostre, konkretne i tak dalej, to zawsze na skutek jak gdyby tego, tak? Jest wolność, wzmocnienie, radość i moc. My się nie możemy tego bać. Rozumiecie? Bać powinien się diabeł, ponieważ dzisiaj zostanie co? Obnażony. I to on ma się bać, a nie my. My mamy się cieszyć. Tak? Że kiedy wystawiamy swoje straże, że kiedy strażnicy stoją na nogach, to widzą. Ponieważ strażnicy są jacy widomi. Ostatnio jadę samochodem, o czymś tam sobie myślę, zastanawiam się i nagle taka w ogóle miejscowość. Ktoś tam w Bogu zadałem jakieś pytanie. Widoma. Ja o! Widoma, to do mnie w ogóle widzę. Czyli nawet jeśli to jest jakby ostrzeżenie i tak dalej, to i tak będziemy po tym co umocnieni i zbudowani. I teraz bym chciała, abyśmy troszeczkę ten werset, który przeczytałam wcześniej, przełożyli go trochę na nasz język i tak dalej, żeby nie był taki właśnie bajkowy, tak? O Izraelu, grzech jest tutaj, coś tam klątwą jest obłożone, Bóg cię zasroma. Głupota. To w ogóle nie o to chodzi. Musimy się nauczyć przekładać w ogóle to wszystko tak naprawdę na naszą w ogóle rzeczywistość. Cokolwiek dzisiaj przeżywasz, wstań. Nie leż twarzą do ziemi. To jest w ogóle takie pierwsze, tak? Wstań. Wyprostuj swoje kolana. Nie leż twarzą do ziemi. Duch Święty mieszka w tobie. I jest pośród was błąd. Ale ten błąd należy
rozpoznać i go wyeliminować. Próbujecie rozwiązać różnego rodzaju konflikty, nieporozumienia bez pomocy prawdy. Rozumiecie? I to jest do nas. Próbujemy rozwiązać pewnego rodzaju konflikty, nieporozumienia bez udziału prawdy. Bez udziału prawdy nie rozwiążemy nic. Ponieważ Jezus powiedział, jestem droga, prawda i życie. Bez udziału prawdy nie możemy wchodzić w relacje, w kontakty, w małżeństwa, w biznesy, w nic. W nic. Prawda, tak, ma być number one w naszym życiu. Kiedy bez, że tak powiem, udziału prawdy wchodzimy w małżeństwa, w biznesy, w relacje, w bliskie komunikacje, tak, to często powstaje bardzo dużo rozczarowań, konfliktów, niepowodzeń, tak? I co wtedy się dzieje? Osłabia to nas od wewnątrz. To wtedy powoduje, że jesteśmy słabi od wewnątrz, tak? Że są pootwierane jakieś w ogóle furtki. A chodzi o to, abyśmy byli coraz mocniejsi i coraz bardziej, że tak powiem, uszczelnieni. I prawda jest taka, że czym bardziej będziemy zwracali uwagę, tak, między innymi na to, że diabeł często przychodzi w postaci anioła światłości po to, aby się właśnie fajnie pokazać. O, ta sytuacja jest fajna. Nie, musimy ją zbadać. Jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest odłożoną klątwą, tak? Czyli pewnego rodzaju błędu, który jest tak naprawdę skazany na porażkę, diabeł zawsze będzie miał przewagę. Zawsze będzie miał przewagę. Rozumiecie? To jest nasza mądrość. W ogóle prawda jest naszym atrybutem. Prawda jest jak młot. Ona jest jak młot. A więc musimy dzisiaj pewnego rodzaju to usuwać. Będzie to też związane z, w ogóle ze zmianą myślenia. Dziś wstań i usuń ze swojego życia to, co jest obłożone klątwą, tak? Pewnego rodzaju błąd, który przynosi do swojego życia porażki. Wstań, weź sznur mierniczy i od dzisiaj postanów bez względu na wszystko, bez względu na okoliczności i na koszta, że będziesz przykładał miarę prawdy do każdej sytuacji. I to jest słowo dla nas. Dzisiaj weź sznur mierniczy i postanów, że będziesz przykładał miarę prawdy do każdej sytuacji. Wtedy, kiedy będziemy przykładali miarę prawdy do każdej sytuacji, tak, nie będzie w naszym życiu miejsca na relatywizm. A ten faun, który ma taką zdolność opowiadania dziwnych historyjek, tak, wielokrotnie przejawia się w naszych relacjach i zaraz wam o tym powiem. Przez brak przykładania miary prawdy w różnych sytuacjach poddajemy się duchom kłamliwym i otwieramy się na tak zwany iluzyjny styl życia. I chciałabym podać teraz kilka takich przykładów z naszej codzienności, bo jest bardzo ważne. Nie wchodzę z nią w relację. Nie wchodzę z nim w relację. I ja mówię, ale dlaczego? Bo ona mnie nie lubi. Ja mówię, ale skąd wiesz? Bo aż mnie krzywo patrzy. Musisz przyłożyć miarę prawdy. Dopóki nie pójdziesz, nie zbadasz tematu, czyli nie umówisz się na spotkanie, to jesteś w miejscu iluzji. To nie jest prawda, że ona cię nie lubi. Chyba, żeby ci tak powiedział. Prawdą jest to, że trzeba przyłożyć miarę prawdy. Ale ona wtedy tak powiedziała, spojrzała na mnie, pokazała jeszcze palcem, potem podeszła do mnie i w ogóle i na pewno nagadała na mnie. Ja mówię, to jest paranoja. To jest paranoja. I to jest między innymi ta rzecz, która musi być co? Za obóz. To za obóz.
przykładamy miarę prawdy. I teraz jest takie pytanie, czy chcemy pozostać w miejscu iluzji, czy chcemy zbadać temat? To tak samo jak z przyjęciem Jezusa. Nie ma Boga, ja mówię, zbadaj temat. Kościół mocy jest okropny. Przyjedź i zbadaj. Nigdy nie byłeś, a masz w ogóle zdanie. Nigdy nie byłeś, a masz opinię. Nigdy się z nią nie spotkałeś, nigdy się z nim nie spotkałeś, nie rozmawiałeś, a masz zdanie i masz opinię. Ona mnie nie lubi. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Poddajesz się duchom kłamliwym. Duchy kłamliwe podpowiadają do ciebie tak, że ona cię nie lubi. Tak, ale to nie jest prawda. Prawdą jest to, że trzeba zrobić ruch w wierze. Niezależnie od tego, jak się boisz. Robię ruch w wierze. I idę, tak? I zaczynam budować relacje. I dopiero jak zbuduję relacje, tak? To dopiero mogę mieć swoje osobiste zdanie. Albo nam w tej relacji wyszło, albo nam nie wyszło. Albo się zaprzyjaźnię, tak? Albo zostanę po prostu na tym takim etapie, wiecie, jak gdyby siostra i brat, siostra, siostra. Nie pozostawajcie w takich sytuacjach. Nie mówcie jeden do drugiego. Jeszcze wielokrotnie nie pójdzie się do osoby właściwej i nie powie jej się tego, tak? Tylko się idzie do osoby tak zwanej drugiej, w ogóle nie zainteresowanej. Idę do osoby zainteresowanej, tak? Jeśli mam problem z Rafałem, to ja nie idę o problemie z Rafałem mówić Marcie, tylko idę do Rafała, tak? I próbuję z Rafałem zbudować relację. Ja z nim muszę zbudować relację. Moja osobista relacja z Rafałem. Ja muszę mieć osobistą relację z Rafałem, żebym mogła cokolwiek powiedzieć na temat Rafała. Wiecie, o co chodzi? My nie możemy w ogóle w takich miejscach zostawać. I dzisiaj tego rodzaju sytuacje, co robimy? Usuwamy poza Kościół, usuwamy poza obóz. Izraelu jest błąd pośród was, tak? Dlatego diabeł w wielu przypadkach ma przewagę, tak? Wywal to! Wywalam to! Nie będę relatywny w ogóle w tym temacie. Nie będę relatywny w temacie w ogóle relacji. Zbuduję tą relację. Zrobię pierwszy krok. Czyli przykładamy miarę prawdy. Dalej relacje damsko-męskie, czyli narzeczeństwa i tak dalej. Artur ostatnio powiedział o tym, że w Izraelu jest ten rok narzeczeństwa, tak? I to jest w ogóle takie bardzo mądre, żeby między innymi pilnować tego czasu, dlatego że w przeciągu roku, że tak powiem, uspokajają się w ogóle emocje, tak zwane oczarowanie emocjonalne pada, tak? I to jest w ogóle bardzo, to jest między innymi takie istotne. Do tego wszystkiego w ogóle przykładamy miarę prawdy. Pojawia się mężczyzna, złotego syna, modli się innymi językami, Biblię nie czyta. Ja mówię, okej. I kto to jest? No jak to kto? Mąż mój. To jest mój mąż. Ja mówię, trzeba porozmawiać o bardzo ważnych rzeczach, tak? A między innymi o takich, z których w ogóle składa się życie. A życie składa się z takich w ogóle podstawowych rzeczy. Na przykład ty masz dzieci, a on dzieci nie ma. W ogóle weź go zapytaj, czy on jest w stanie pokochać twoje dzieci. Zapytaj jego, tak? Czy on jest gotowy pokochać w ogóle twoje dzieci. Ponieważ za parę miesięcy oczarowanie emocjonalne minie. Tak, będzie ślub, zagramy piosenkę, pośpiewamy, zatańczymy, pewne zdjęcia pojawią się na internecie, a potem będzie tak zwana proza życia. A jeszcze jak ci powiem, że delegacja wyjeżdża? Przykładamy do tego wszystkiego miarę prawdy. Posłuchajcie, nie żenimy się i nie wychodzimy za mąż, dlatego że nam ktoś prorokował. Ja to w ogóle rozwalam. Podważam i to w ogóle wywalamy poza obóz. Nie wychodzimy za mąż i nie żenimy się dlatego, że ktoś nam prorokował, dlatego, że miałeś cel, ponieważ w ogóle diabeł przychodzi w postaci anioła światłości. Posłuchajcie, my się tak pobraliśmy, ale mamy sukces. Kiedy się Artur nawrócił, to wziął mnie za żonę, jako niewierzącą kobietę. Ale Duch Święty do niego powiedział tak. Jeśli obcowałeś z dziewicą,
albo ich ubierzesz za żonę, albo zapłacisz ojcu w złocie. Więc bardzo szybko doszedł do wniosku, że nie chce Romanowi płacić w złocie. Ale ja się bardzo szybko narodziłam na nowo z Bożego Ducha. Rozumiecie? To są precedensy. Nie budujemy na tych rzeczach swojego życia. Czyli ktoś ci prowokuje, nie prowokujemy w temacie małżeństw i w temacie dzieci. Nie robimy w ogóle takich rzeczy. Wywalamy to poza obóz. Wywalamy to poza w ogóle bramy Kościoła Pracy i poza zespół w ogóle apostolski. Tak? Wywalamy to. W ogóle nie chcemy tego. Nie chcemy tej formy błędu. Nie będzie przychodził diabeł i pluł nam w twarz. Tak? I sprowadzał nas, tak, do relatywizmu. Nie. Musimy do wszystkiego przykładać miarę prawdy. Nie bójcie się trwać więcej niż 2 miesiące w temacie narzeczeństwa. Błagam was. Bo potem macie w ogóle prozę życia. Potem jest poza życiem. I często jest tak, ja już to nie raz oglądałem, kiedy mija tak zwane emocjonalne oczarowanie, tak, ktoś potrafi przyjść i powiedzieć, słuchaj, to nie jest on. Co ja mam teraz zrobić? Ja mówię, no co? No jaka jest w ogóle? Co jest, co trzeba zrobić wtedy, kiedy jest błąd? Pokutować. I teraz co? Rozjeść się? Więc mamy być ludźmi jakimi? Mądrymi. Przykładamy miarę prawdy. Tak? W czasie narzeczeństwa rozmawiajcie na temat pieniędzy, na temat wychowania dzieci, na temat seksu, na temat służby. Trzeba o tych rzeczach rozmawiać. Rozumiecie? To są bardzo ważne rzeczy, żeby potem na przykład nie było, że on, wiesz, wyjeżdża w ogóle do Australii, tak? A ty chcesz w Pomiechówku siedzieć. I co teraz? Ale ja chcę w Pomiechówku, mam tę działkę. Nie zamierzałam nigdy jej sprzedać. Jak tam stram? Zwariowałeś? Dlaczego mi tego wcześniej nie powiedziałeś? A chciałeś gadać? Ciągle miałaś focha, mówiła, że ci głowa boli. Rozumiecie? Trzeba o tych rzeczach rozmawiać. To są bardzo ważne rzeczy. I teraz zobaczcie w ogóle, czy te w ogóle rzeczy są istotne, tak istotne. Za w ogóle ja się długo zastanawiałam w ogóle, czemu Duch Święty pokazał mi tego Fauna. Ponieważ w ogóle wielokrotnie słuchacie między sobą tak zwanych dziwnych historyjek. Diabeł w ogóle zamydla oczy dziwnymi historyjkami. No właśnie, ale on się nowymi językami, on mi Biblię nie czytał. A tu by mi czytał Biblię, to by go pobiła. Rozumiecie? Czemu Biblii nie czyta? My się w ogóle nie modlimy razem. Jesteśmy jednym ciałem, my seks razem uprawiamy. Rozumiecie? Jak trzeba, to staniemy razem na modlitwę. Ale on ma swoją komorę, ja mam swoją komorę. Co mi do jego komory, a jemu do mojej. Kiedy miał nieprzemieniony sposób myślenia, to kładł otwartą Biblię. Rozumiecie? I mi tam wskazywał na te szczególne wersety, aby żony były posłuszne mężom swoim. A ja też odnajdywałam, taka była pół wierząca, tu nie mówię, dobra, jak ty będziesz mnie kochał, jak Chrystus umiłował Kościół. Nie mam taka łatwa. Przykładamy do wszystkiego miarę prawdy. Miara prawdy. Ponieważ wiecie, nasze życie jest złożone z zupełnie innych rzeczy. Ile razy w tygodniu latasz na ewangelizację? Raz. Jedno nabożeństwo w niedzielę, tak? Modlitwa wstawiennicza. A tutaj w ogóle trzeba iść do roboty. Tu są dzieci. Rzeczywistość napiera. Życie napiera. Tak zwany szary poniedziałek w ogóle przychodzi i napiera. Rozumiesz? A się okazuje, że on wstaje rano. On do roboty nie chce iść. I w czasie oczarowania emocjonalnego ty byłaś oczarowana tym, że on czytał Biblię i modlił się innymi językami. Modli się na ulicy, modli się w kościele. Słuchaj, w ogóle się wszędzie modli, w korytarzu, w łazience. Cały czas. Ja mówię, dla mnie to jest bardziej odklejona psychika. Rozumiesz? Tak zwany namaszczony, odklejony, a nie w ogóle równowaga. Namaszczony, odklejony. A ja chcę namaszczonego, przyklejonego do prawdy. I ty też chciej namaszczonego, przyklejonego do prawdy. Rozumiecie? Czyli wywalamy poza obóz pewnego rodzaju głupotę. I bądźcie czujni na to. Przystojni. Dobrze. Spojrzałaś w oczy? Ja wiem. Spojrzałam. Ładne. Ale widziałaś, jak się porusza? Ja wiem, no fajnie. Ale tak fajnie chodzi. Ja wiem, fajnie chodzi.
Ale, a wtedy go widziałaś? Widziałam. No ale zobacz, dzisiaj wyjątkowo wyglądam. Ja mówię, tak, ale przykładamy miarę prawdy. To jest oczarowanie emocjonalne. Rozumiecie? Ci, którzy jesteście dłużej w związkach, nie macie już tego oczarowania emocjonalnego i żyjecie na zupełnie innych zasadach. My już nie mamy tego oczarowania i nie mamy motyli w brzuchu. Kolejną taką rzeczą, kiedy wyzwalacie do siebie pewnego rodzaju obrazy, objawienia, proroctwa, wizje, to badajcie to. Trzeba to badać. Co mówi Słowo Boże? Że mamy prorokować, mamy te proroctwa co? Roztrząsać, mamy je osądzać. Nie możemy, powiedzmy, że nie wiem, ten Rafał przyjaźni się z Wiktorem. I Wiktor wali do niego jakieś tam proroctwo. Ale jest lewe. I Rafał mówi, kurczę, no nie powiem mu tego. No nie powiem. A co mówi Słowo Boże? Mamy roztrząsać. Ja wiem, czy to jest zgodne z twoim wewnętrznym przekonaniem, tak? No nie, w ogóle, to mnie sprowadza w jakieś miejsce w ogóle ruiny. Ja mówię, to idź powiedz, tak, taki przykład, powiedz Wiktorowi, że to, co powiedział, jest nieprawdą, a jak się obrazi, słuchajcie, nie może nas interesować. Przyprowadzamy wszystko do miejsca prawdy. Jeśli się obrazi prorok z uwagi na lewe proroctwo, to mamy powiedzieć, nie prorokuj do nas więcej. Jeśli nie jesteś gotowy, aby osądzać twoje proroctwa, to nie prorokuj. Wywalamy to poza obóz. Wywalamy to poza naszą wspólnotę i wywalamy to poza obręb w ogóle naszego kościoła. Nie chcemy takich rzeczy. I teraz zobaczcie, z jakiego powodu w ogóle są porażki. Nie ma porażek z nie wiadomo jakich powodów. To są często powody porażek. Powody nieporozumień, fochów, rozczarowań, dziwnych sytuacji. Tak? I teraz jest jakaś sytuacja taka powiedzmy relacyjna. Człowiek nie idzie do kościoła. Nie idzie do kościoła. Nie będę chodził do kościoła. Mówi mi tam wkurzają. Miara prawdy. Do wszystkiego przykładamy miarę prawdy. Jeśli to nie bójcie się takich rzeczy. Albo zbudujemy wszystko na prawdzie, tak? Albo nie na prawdzie. Jak nie na prawdzie, to znaczy, że w jakiejś formie w ogóle iluzji. A chodzi nam o to, żeby było między nami jak? Często może być bardzo boleśnie, ale będzie prawdziwie. Nieważne, czy będzie boleśnie, ale ma być prawdziwie. Więc jeśli ktoś do ciebie przychodzi i wyswobadza jakieś lewe słowo, z którym ty się tak naprawdę nie zgadzasz, bo chcę wam w ogóle powiedzieć, że to nie jest tak, że ktoś do ciebie coś mówi i ty się musisz z tym zgodzić. Ponieważ minął czas Starego Testamentu, że w ogóle ktoś przychodzi i mówi, tak mówi w ogóle Pan. Rozumiesz? Nie. Prorok mieszka w tobie. Prorok dzisiaj to przychodzi i potwierdza to, co jest w twoim wewnętrznym duchu, co jest twoim przekonaniem. To on przychodzi i to potwierdza. Wiesz? A wszystko inne to jest w ogóle, wiecie, to lewizna. Po prostu lewizna. Więc przykładamy miarę prawdy, a miara prawda i żeby relacja była zawzięta i bardzo taka sympatyczna między dwojgiem ludzi. Jedna z tych osób prorokuje, a druga w ogóle mówi, nie zgadzam się z tym. To trzeba usiąść i powiedzieć, słuchaj, przykładam, nie chcę tego, w ogóle to nic, wiesz. No jak to? No po prostu osądzam to. Jak mówi Słowo Boże. Ty powiedziałeś, a ja to sądzę. Osądziłam, tak? I nie, w ogóle nie wiemy tego. I nie mamy prawa się w ogóle obrażać. Ale jeśli się ktoś obrazi, tak, to trzeba to zostawić. To zostawić. I dana osoba, która się obraziła, też musi przyłożyć miarę prawdy. Miara prawdy. Temat w ogóle bardzo ważny. Czyli do wszystkiego, kochani, przykładamy miarę prawdy. Czyli sądzimy tak naprawdę obiektywnie. Nie sądzimy subiektywnie, tylko sądzimy obiektywnie. I postanowiłem sobie też dzisiaj, że wypowiem się w temacie tatuaży, jeszcze raz, i w temacie medycyny estetycznej. Muszę.
Musimy też do tego podejść prawdziwie. Ja dostaję firmę. Dlaczego jestem wytatuowany? Bo mam takie objawienie. Wiecie, że nie musimy się z tego tłumaczyć? W ogóle nie musimy się z tego tłumaczyć. Miara prawdy. Co kala człowieka? To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Nie kala człowieka to, co jest na jego ciele. Nie będę się przed wami rozbierała. Mam wytatuowane, to co widzicie, to widzicie, a mam wytatuowane jeszcze całe plecy. Mam wytatuowany krzyż i całą wymianę krzyżową. Dlaczego? Bo takie mam objawienie. Rozwijam się w moim obdarowaniu. Wiem, co chcę zrobić. Wytatuuję sobie jeszcze orła na klatce piersiowej. I posłuchajcie, musicie do tego przyłożyć miarę prawdy, inaczej będziecie mnie sądzić i będziecie mieli z tym problem. Ktoś ostatnio do mnie mówi tak: no już, tam jest napisane, żeby się nie tatuować, jak w Starym Testamencie. Słowo Boże mówi, że to, co wychodzi z nas, to nas kala. Tak? Żaden tatuaż nie kala żadnego człowieka. Czy wywołało to skandal? Wywołało. Ale teraz chcę wam zadać takie pytanie. Czy przyprowadziłam was moimi tatuażami do grzechu? Czy zgrzeszyliście poprzez to, że się wytatuowałam? Musicie na takie pytanie sobie poodpowiadać. Czy to, że Agata się wytatuowała, zgrzeszyłem? Teraz, czemu się dalej tatuują ludzie? Nie wiem, bo to nie moja sprawa. Natomiast zawsze jest coś takiego, że czasami jest tak, że pewna osoba wykopie drzwi, tak? I reszta się odblokuje i coś tam sobie zrobi. Natomiast ja za to nie ponoszę odpowiedzialności. Rozmawiałam ostatnio z taką osobą i mówię, troszkę ci tak opowiem o sobie. Mówię, gdybym zmieniła styl życia, to wystaw straż i zacznij się o mnie modlić. Czy nie daję ci przykładu? Dajesz. No, okej. Posłuchajcie. To, w jaki sposób dzisiaj żyjemy z Arturem, wymaga ode mnie takiego poszerzenia emocjonalnego. Bardzo duży emocjonalny deficyt. Nie ma go tydzień w domu. Dlatego, że jest z wami. Mamy 13-letnią córkę i taty nie ma w domu. Nie ma taty w domu, nie ma męża w domu. Tak? A ja w ogóle to nie jest w formie pretensji. Rozumiecie? Tylko chcę wam pokazać, że nie po tym poznajemy. Patrzmy na styl życia. Czy zmienił się styl życia? Nie, styl życia się poszerza. Zdecydowaliśmy na skutek tego, że prowadzimy Kościół, tak? Na coraz większe położenie życia. Kładziemy coraz bardziej życie. Dla mnie w ogóle poszerzenie palików swojego namiotu, tak? To między innymi jest to. Ja w ogóle się muszę poszerzyć emocjonalnie. Muszę poszerzyć swoje serce, żeby normalnie mogło funkcjonować tydzień czasu bez męża w domu. Wiecie, tydzień czasu nie ma go w domu, nie ma męża, a Sara nie ma taty. Dlatego, że Artur jest w kościele. Czasami jak przyjadę tutaj na modlitwę wstawienniczą, to gdzieś tam między ludźmi uda mi się coś tam dla siebie wziąć i tak dalej. Nie patrzymy po takich rzeczach. Patrzymy po stylu życia. Ja często mówię, nie po tym Pan Jezus będzie nas rozpoznawał. Wywalamy to poza obręb Kościoła. Musicie miarą prawdy zmierzyć temat tatuaży. Trzeba się o to modlić. Ostatnio pewien człowiek, który tak naprawdę z naszego zespołu, który kiedyś podniósł bardzo duży larum,
w temacie tego, że Artur powiedział, że Bóg nienawidzi ludzi poza Jezusem. Z jego strony się podniosło bardzo, ale teraz zbadał ten temat i sam świadectwo złożył. Rozumiecie? Ponieważ modlił się o to i Duch Święty mu ze Słowa Bożego pokazał. Nie to kara człowieka, co jest na jego ciele. Przykładamy do tego miarę prawdy. Jaka jest różnica między tatuowaniem ciała, a robieniem sobie sztucznych paznokci? Jaka jest różnica między tatuowaniem swojego ciała, a permanentnym makijażem? Jaka jest różnica między tatuowaniem ciała, a farbowaniem włosów? Miarę prawdy trzeba do tego wszystkiego przyłożyć. Mamy u nas w kościele siostrę, która się rozwija i zamierza się zajmować medycyną estetyczną. Jak my ją przetchniemy i będziemy mieli z tym problem, albo będziemy ją błogosławić. I to jest Kasia Romanowska. Nasz wstawiennik. Ta, która się o nas modli. Ta, która wielokrotnie zarywa nocy i wystawia straże. Więcej niż wszyscy. To jest jej pragnienie. Modlimy się o nowe biznesy, modlimy się o pragnienia i to jest jej pragnienie. Zamierza zajmować się medycyną estetyczną. Co będzie robiła? Botoks. Będzie usta modelowała. Będzie likwidowała lwią zmarszczkę. Policzki będzie robiła. I teraz mówię, trzeba do tego wszystkiego przyłożyć miarę prawdy. Tak? Nie to kala człowieka. Tak? Trzeba powyrzucać tego rodzaju w ogóle rzeczy ze swojej głowy. Tak? Ponieważ to są powody wielokrotnie różnego rodzaju nieporozumień, niesnasek. Tak? W sposób taki, że w sposób relatywny podchodzi się do różnego rodzaju rzeczy. Bo teraz zobaczcie. No, czemu farbujesz włosy? No mam siwe. Okej, ja sobie zrobiłem tatuaż. Musimy podejść do tego tematu w sposób prawdziwy, przyłożyć do tego w ogóle miarę prawdy. To będzie na przykład Kasi biznes. I Kasia z tego biznesu będzie przynosiła dziesięcinę do kościoła. Kurna, może to przekręte pieniądze. Przekręte pieniądze? Mam nauczyciela ze świata od saksofonu. Ze świata. Świecki facet. I tam mówi różne rzeczy. A ja się uczę i później z tego będę robiła uwielbienie. Miarę prawdy musimy do tego wszystkiego przykładać, przyjaciele. Jesteśmy ruchem przebudzeniowym. My się naprawdę wzięliśmy za jedną z trudniejszych rzeczy. Między innymi za zmianę doktryny, tak? I za podważenie wszelkiej formy religijności, tak? I musimy mieć, że tak powiem, swoje zdanie na ten temat. Musisz wiedzieć. To, że ty czegoś nie robisz, tak? Nie daje ci prawa, tak? Subiektywnego sądzenia człowieka. Nie poddawajcie się w ogóle takim głupawkom. Rozważajcie w ogóle, przychodźcie w ogóle z pewnymi tematami w ogóle do Boga i przykładajcie miarę prawdy. Czy to w temacie relacji damsko-męskich, czy zawierania w ogóle zwykłych relacji, bycia blisko. Tak? Czy tak jak powiedziałem wcześniej, wysławowania do siebie proroctw, wizji i tak dalej. Przykładajcie do tego wszystkiego miarę prawdy. Miarę prawdy.
ich nie zwodzi diabeł, tak? Tak naprawdę w ogóle dziwnymi rzeczami. Niech nie przychodzi w postaci anioła światłości, opowiadając piękne historyjki, tak? Ale tak naprawdę nie mające nic wspólnego z tematem prawdy. Wiem, że wywołałam skandal na całą Polskę tymi tatuażami. Ale nie musicie mnie bronić. Ja się umiem obronić. Bo ja się nie bronię. Bo ja się nie bronię. Przetłumaczyliśmy Biblię i teraz Artur napisał na temat Biblii. Tak? Nie jest to najlepszy przykład. Jedyny. On się pod tym podpisał i wziął za to odpowiedzialność. On to wymyślił. I wziął za to odpowiedzialność. Tak? A my musimy teraz wiedzieć, co z tym zrobić. Musi być każdego jakby osobiste, tak? Wierzę, że zrobił to dobrze, czy zrobił to źle. To są właśnie tego rodzaju rzeczy. Za wszystko bierzemy osobistą odpowiedzialność. Osobista odpowiedzialność. I z tym, przyjaciele, chciałabym was zostawić. W ogóle ja naprawdę przeżywałam to, że to chcę do was powiedzieć. Bo jestem z wami i was kocham. Ale bardzo bym chciał, żebyśmy w sposób obiektywny sądzili w ogóle te wszystkie rzeczy. O Kasi nie powiedziałam dlatego, że gdzieś tam się dowiedziałam, z Kasią rozmawiałam i zapytałam, czy mogę to powiedzieć. Czy mogę powiedzieć, że Kasia będzie się zajmowała medycyną estetyczną? Tak. Tak. Powiedz, że będę się tym zajmowała. Rozumiecie? I jeśli dziewczyny z kościoła będą z tego korzystały, tak? To my z takimi rzeczami musimy mieć, że tak powiem, to w ogóle, to trzeba mieć załatwione w ogóle w sobie. Tak? Grzeszą czy nie grzeszą? No zgrzeszyły czy nie zgrzeszyły? To jest bardzo ważne. Zostawiam was z tym. Módlcie się o to, żebyście i przykładajcie do tego wszystkiego miarę prawdy. Amen. Amen.